Ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 33-letni kierowca motoroweru, którego policja zatrzymała w Dzieciborowicach. Mężczyzna był tak pijany, że nie opanował pojazdu i wywrócił się. Niezbędna była pomoc medyczna. Do wypadku doszło na ulicy Sienkiewicza w Dzieciborowicach. Kierujący motorowerem stracił panowanie nad jednośladem i przewrócił pojazd na jezdnię. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce, ustalili, że 33-letni mężczyzna jest pijany. Alkomat pokazał 2,1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak się okazało, nie był to pierwszy tego typu wyczyn mieszkańca Dzieciborowic, który wcześniej stracił prawo jazdy za jazdę na podwójnym gazie. Na miejsce wezwany został zespół ratownictwa medycznego. Mężczyzna miał poważne obrażenia, m.in. głowy oraz barku. Mężczyźnie grożą 2 lata więzienia, dożywotni zakaz kierowania pojazdami oraz wysoka grzywna.